Dzień dobry Państwu. Mam na imię Wojtek. Od 30 lat jestem programistą. Tak właściwie powinienem zacząć. Jestem programistą, dlatego błędy nie są mi obce. Proszę Państwa, Państwo korzystają z programów na co dzień. W tej chwili trudno jest nie korzystać z programów. Nawet robiąc pranie, tak naprawdę Państwo zajmują się programowaniem. W związku z tym, często spotykają się Państwo z tym, że programy przestają działać tak, jak Państwo by spodziewali się, prawda? Programy popełniają błędy. To, co Państwo widzą, to jest wierzchołek góry lodowej. Ja popełniam tych błędów jako programista znacznie więcej. Można powiedzieć, że z błędami jestem za pan brat. Jak to się mówi, błądzić jest rzeczą ludzką. Uczymy się na błędach. Ale proszę Państwa, jest tutaj coś trochę bardziej istotnego. Te błędy, które popełniamy, nie przeszkadzają. To nie jest coś, co jest problemem w pracy programisty. I co jest jeszcze ciekawe, mimo tego, że występuje duże przyzwolenie na te błędy, jakby Państwo się specjalnie nie buntują, jeżeli program nagle odmawia posłuszeństwa, prawda? Uruchamiają Państwo go jeszcze raz, może to trochę irytować. Ale mimo to tak mało ludzi się bierze za programowanie. Tak mało osób zostaje programistami, tak mało tych programistów w tej chwili jest. Sytuacja na rynku pracy jest rewelacyjna. W związku z tym, tak jak tutaj pan przed chwilą powiedział, zostańmy programistami. Świetnie. Tyle tylko, że nie wystarczy skończyć kursu. Programowanie to jest przede wszystkim praca kreatywna. My potrzebujemy być kreatywni. I tej kreatywności, proszę państwa, trzeba się nauczyć. I tu jest duży problem. Bo jeżeli Państwo pomyślą, co to znaczy być kreatywnym, co to znaczy? Odkrywać coś nowego, robić coś nowego, coś niezwykłego. Gdzie się tego uczymy? W szkole? Szkoła, proszę Państwa, to jest pewna forma tresury. My dostajemy gotowe schematy i według tych schematów musimy postępować, tak? Mamy przykład i 20 słupków do wykonania tak samo. Mamy analizę książki, czytamy następną, mamy wykonać analizę tak samo. Robimy pewne działania wyłącznie według wzorców. Jeżeli odstąpimy od tych wzorców, jeżeli pójdziemy trochę nie tak, co się dzieje? Po łapach. Dostajemy ocenę niedostateczną, nauczyciel nam mówi, że to jest źle, tak? I cała klasa się z nas śmieje, bo nie umiemy. Tak? Wszystkim wychodzi, nam nie wychodzi. Tylko potem nagle się okazuje, że ci uczniowie, którzy mieli w szkole trójki, góra czwórki, może tam z niektórych przedmiotów, świetnie sobie radzą w życiu. Są kreatywni. Skąd to się, proszę Państwa, bierze? Przede wszystkim z tego, że trochę działamy w poprzek. Nie dopasowujemy się do tego systemu, nie dajemy się temu systemowi złamać. Nie chcemy specjalnie dać się przetestować. Proszę zobaczyć, jednym z większych mitów współczesnej edukacji jest to, że da się obiektywnie ocenić ucznia. Jak można obiektywnie ocenić pomysłowość? Jak można obiektywnie ocenić emocje? Mamy testy, tak? Testy, które działają według klucza. Ta odpowiedź jest dobra, ta odpowiedź jest zła. To słowo występuje w odpowiedzi? Jest dobrze. Nie występuje? Jest źle. Tak? Punkt do przodu, punkt do tyłu. Czy Państwu to czegoś nie przypomina? Dla mnie taki klucz testów to jest drzewo wiadomości dobrego i złego. To jest dobre, to jest złe. Jesteśmy wygnawani z raju. Z raju kreatywności, którą wystarczyłoby nie tłumić. Widzieli Państwo kiedyś, jak dzieci się potrafią bawić? Czy Państwo się kiedyś bawili? Czy Państwo pamiętają, jak to jest się bawić? Tak? Warto do tego wracać. Chociażby przygotowując takie zajęcia, taki wykład, czy taki talk. Proszę Państwa, na czym polega zabawa? Zabawa polega na tym, że możemy testować pewne sytuacje, możemy wielokrotnie podchodzić do pewnych sytuacji. Nie musimy się bać negatywnych konsekwencji. Nie musimy się bać tego, że coś nie wyjdzie. A proszę Państwa, nie wychodzi. Regularnie nie wychodzi. Oczywiście to jest przed nami ukrywane. Jeżeli Państwo chociażby na fizyce, to jest przedmiot, który jest mi najbliższy, jestem fizykiem.
Jeżeli Państwo na fizyce słyszą o historii odkryć, to Państwo mają złudzenie, że te odkrycia wszystkie z siebie po kolei wynikają, tak? No, mechanika newtonowska jest naturalną konsekwencją wcześniejszych odkryć. Tak, tyle tylko, że wynika ona z ogromnej ilości badań, prób i niestety potężnej ilości błędów, jakie popełniono w międzyczasie. Ja miałem świetny wykład z historii fizyki, gdzie wykładowca pokazywał nam, jakie rzeczy fizyczne, czy jakie idee w fizyce umarły, dlatego że były ewidentnie błędne. Były błędne, dlatego że coś źle rozumiano, dlatego że w zły sposób zinterpretowano pewne wyniki i czasami te teorie istniały bardzo długo, to były setki lat. Newton nawet powiedział, że udało mu się osiągnąć tak wiele, dlatego że stał na ramionach gigantów, tych, którzy bardzo dużo już zrobili. On tylko trochę pchnął to do przodu. Pewną rzecz zauważył. To nie było takie strasznie odkrywcze. To wymagało geniuszu, bo to wymagało innego spojrzenia, niestandardowego spojrzenia. Proszę pamiętać, że w czasach Newtona nauczano fizyki arystotelesowskiej, która była zupełnie inna od tej fizyki, której uczymy się w szkole. Była bardziej intuicyjna, ale no, niestety błędna. Tak? To też były pewne błędy, do których się przyzwyczajamy. Za każdym odkryciem, proszę Państwa, idzie mnóstwo błędów, porażek, prób. I tutaj chciałbym Państwu zacytować Terry'ego Pratchetta, moim zdaniem genialne zdanie z książki Pomniejsze bóstwa. To było zdanie, czy taka wypowiedź na temat filozofów. Gdzie osoby, które nie znały specjalnie filozofii Efebu, zastanawiały się, kim są właściwie filozofowie. Filozofowie, którzy wymyślali mnóstwo dziwnych rzeczy. Czasami ich pomysły były zupełnie z czapy. No i było pytanie bardzo proste, to dlaczego tych filozofów nie zamknąć w jakimś bezpiecznym miejscu, żeby nie zrobili sobie krzywdy, skoro 99% ich pomysłów jest zupełnie do kitu. Proszę Państwa, ponieważ ten setny pomysł jest powalający. Czasami udaje nam się coś odkryć, ale żeby to zrobić, musimy po drodze wykonać mnóstwo prób. Jak to zrobić w sytuacji, kiedy tych prób się boimy? Proszę zobaczyć, w procesie nauki my jesteśmy straszeni porażką. Nie będziesz się uczył? Przegrasz. No, może się potkniesz, ale już to potknięcie będzie porażką, tak? To będzie tragedia. Koniec, tak? Zrobiłem coś źle i jest strasznie. No, robi się ciemno od razu. Tymczasem, proszę Państwa, to nie jest koniec. Kiedyś przeczytałem takie zdanie, które dla mnie było oświeceniem. To było niesamowite podejście do edukacji. Były trzy takie skróty z języka angielskiego, które bardzo często w edukacji się pojawiają. Ja dzisiaj chciałbym pokazać jeden z nich. Niestety, no, próbując przygotować dzisiejsze wystąpienie, próbowałem przetłumaczyć to na język polski, nie udało mi się. Niestety posłużę się wersją angielską. Fail. Porażka, błąd, pomyłka. Bardzo często spotykane w życiu, w procesie uczenia się, prawda? Czy w procesie tresury. Co to znaczy? Pierwsza próba nauki. Dopiero wtedy, kiedy trafiamy na problem, docieramy do granicy działania algorytmów, których się uczyliśmy. Dopiero wtedy, kiedy coś nie działa, dowiadujemy się czegoś nowego. No, dopóki składamy coś z klocków według instrukcji, umiemy składać coś z klocków według instrukcji, ale czy nasze rozumienie rzeczywistości się zwiększa? Czy my coś zaczynamy rozumieć? No rozumiemy, że jak połączymy te dwa elementy, to będzie działać, tak? Ale dlaczego? Znacznie więcej dowiadujemy się, jak to nie będzie działać. I zaczynamy kombinować, co zrobić, żeby zaczęło. Ja kiedyś na zajęciach, które prowadzę, na zajęciach z kółka fizycznego, poddałem się po miesiącu prób wykonania pewnego przyrządu. Jeden z uczniów pociągnął to dalej, za dwa tygodnie mieliśmy rozwiązanie. Podszedł do tego zupełnie inaczej. Przyrząd zresztą używamy w tej chwili na pokazach. Proszę Państwa,
błędy to nie jest coś, czego się należy bać. Ale żeby się tego nie bać, musimy się nauczyć bawić. Co to jest zabawa? Ja kiedyś znalazłem taką bardzo ładną definicję zabawy. Oczywiście jest mnóstwo definicji w edukacji przedszkolnej szczególnie, co to jest zabawa. Dla mnie zabawa to jest działanie pozbawione negatywnych konsekwencji. Możemy próbować do skutku. Możemy próbować nie bojąc się porażki, nie czując porażki, tak? No, ostatni weekend spędziłem dłubiąc w ogródku, pracując w polu praktycznie, tak? Grabie, motyka, łopata. Ciężka praca. Gdybym pracował w polu, to byłaby ciężka praca. W ogródku to jest zabawa. Dlaczego? No dlatego, że jak mi coś nie wyjdzie, no to nie wyjdzie. No, rodzina z głodu nie umrze, tak? Nie będę musiał sprzedać gospodarstwa. No po prostu ten kwiatek zwiędną posadzę następny. Zobaczę, może się uda. Mogę się bawić. Podobnie jest z eksperymentowaniem, z próbowaniem, z przekraczaniem pewnych granic. Proszę Państwa, jeżeli napotykamy na pewne porażki, wychodzą nam pewne błędy, to znaczy, że doszliśmy do granicy naszego rozumienia. Gdzieś dalej może być coś ciekawego. Tam się świat nie kończy. Tam się tylko kończy świat, który znamy. Ale to wcale nie znaczy, że dalej nie jest ciekawie. Prawda? Dalej może być jeszcze lepiej. Co można zrobić, żeby pobudzić nas do tej zabawy? A może inaczej, może żeby jej nie zabić, żeby jej nie wytłumić, żeby nie zniszczyć tego, że no, lubimy się bawić. No bo, sorry, lubimy, tak? Lubimy być nagradzani, lubimy pozytywne emocje. Nie lubimy negatywnych, nie lubimy konsekwencji, które są dla nas nieprzyjemne. W zabawie ich nie ma. Ale uwaga, nie wszystko, co znamy jako zabawę, jest zabawą. Różnego typu gry sportowe to nie jest zabawa. Tam konkurujemy z kimś, tak? Tam możemy odnieść sukces, ale możemy też poczuć porażkę. To nie jest zabawa. To już jest początek wyścigu szczurów. Tu już jesteśmy, no, już czujemy presję. Kolejna rzecz, nie jest zabawą, jeżeli coś musimy osiągnąć do określonego czasu, tak? No, musiałem przygotować dzisiejsze wystąpienie do dzisiaj. To nie była do końca zabawa. Dlatego też bardzo pomogło mi wystąpienie pana, który tutaj mówił dużo o improwizacji. Doszedłem do wniosku, a, będę improwizował, nie? Będę się bawił. No, większość z Państwa mnie nie zna, w związku z tym nawet jak sobie tutaj nagrabię, to wielkiego problemu nie będzie. Ale proszę Państwa, jeżeli znajdziemy sposób, w jaki możemy się bawić, rozwijać, poszukiwać nowych dróg, bez tej presji, to byłoby super. I szczególnie zachęcam osoby, które pracują z młodymi ludźmi, czy to nauczycieli, czy nauczycieli przedszkolnych, czy przede wszystkim rodziców, żeby dać czas na zabawę, bo kiedy znaleźć ten czas na zabawę? Kiedy znaleźć ten moment, kiedy możemy się bawić? W sytuacji, kiedy ze szkoły jedziemy na zajęcia gry na wiolonczeli, potem na karate, potem na balet, tak? I lekcje japońskiego, bo przecież trzeba wszystko wiedzieć. Dzisiejszy świat bardzo szybko się zmienia. Musimy wiedzieć jak najwięcej. Tylko proszę Państwa, ta wiedza jest dostępna. Tą wiedzę mamy w sieci. Wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Na dzień dobry, Google, Wikipedia odpowiedzą na niemal każde pytanie. Te pytania oczywiście trzeba, te odpowiedzi trzeba rozumieć, tak? Te pytania trzeba umieć postawić. W związku z tym my musimy mieć jakieś przygotowanie i to przygotowanie nam daje szkoła, ale musimy się przede wszystkim umieć bawić. Niepowodzenia nie są w tej zabawie niczym złym. Nie zawsze nam coś wychodzi, ale nie jest to specjalny problem. Dochodzimy do pewnych granic, za którymi mogą nawet żyć smoki. Tam może być wszystko. No jeżeli ktoś z Państwa nie wierzy, to polecam podręczniki do mechaniki kwantowej. Tam naprawdę żyją smoki. Ale teraz pytanie, w jaki sposób się bawić i czy w ogóle czy można znaleźć czas na zabawę? No, w dorosłym życiu jest to trudne. A jeżeli już się znajduje czas na zabawę, to nie jest to do końca zabawa, która jest specjalnie kreatywna.
Ja bym zachęcał Państwa do zabawy z ludźmi młodymi, działania z dziećmi, z własnymi dziećmi, działania w grupach dziecięcych, dlatego że one potrafią się jeszcze bawić i tego można się od nich nauczyć. Poza tym, jeżeli Państwo osiągnęli już w czymś mistrzostwo, jeżeli Państwo już w czymś są naprawdę dobrzy, to żeby się rozwinąć, potrzebujecie Państwo dobrych uczniów. Nie lepszego mistrza. Jako mistrz Państwo już niczego więcej nie mogą osiągnąć, ucząc się od kogoś, kto doszedł odpowiednio daleko swoją drogą. Natomiast mogą się Państwo nauczyć bardzo wiele od uczniów, którzy mają fantazję i potrafią poruszać się poza wydeptanymi ścieżkami, w które jesteśmy wtłoczeni, po których wygodnie się chodzi, dlatego że to, co nam daje nasza wiedza, to są pewne gotowe rozwiązania często spotykanych problemów. Prawda? Wiemy, że jak się gdzieś spieszymy, to wystarczy zadzwonić po taksówkę. Nie musimy zbudować samochodu. Tak? Chociaż w pewnych sytuacjach, szczególnie tu w tej okolicy, piesza podróż jest lepszym rozwiązaniem. Można próbować oswoić jakieś zwierzęta okoliczne, ale obawiam się, że w dzisiejszych czasach byłby to już problem, żeby podejść do tego przesadnie kreatywnie. Dlatego w codziennym życiu często ta kreatywność nie jest nam potrzebna, ale jeżeli chcemy naprawdę zbudować jakiś świat przyszłości, jeżeli chcemy pociągnąć ten postęp do przodu, to musimy być kreatywni. I to jest coś, czego maszyny nam na razie nie odbiorą. I z tym bym Państwa chciał zostawić. Dziękuję bardzo.